dobry, witam, witam. Dzisiaj jest sobota, to jest dzień grilla. Jak już wspomniała, grill to sport narodowy. Że mieszkam na Śląsku, jestem rodowitą Zabrzanką. Pracuję na Śląsku, Jaworzno to też Śląsk. Pracuję w hurtowni mięsa i wędlin Markus Jaworzno. Chciałam Wam, kochani, przedstawić dzisiaj coś na grilla, czyli coś śląskiego, śląski krupniok. Doszły mnie, moi drodzy słuchy, że brakuje Wam tego mojego humoru na degustacjach, będzie wesoło, że brakuje, że nie na tym filmiku, nie mówię po śląsku. Dobra, okej, chcecie, to mocie, ale mam do Was jedna prośba. Żeby z tego całego YouTube'a coś było, to trzeba to subskrybować. Tam na tym ekraniku jest takie, ja wam już gadałam, nie o tym uniwersalnym słowie po śląsku, to jest takie słowo łuny. To na tym ekranie jest właśnie takie coś, takie łuny i to tam trzeba załunaczyć. No więc mam taką prośbę, żeby to tam załunaczyć. Wszystko będzie ok, bo żeby to miało sens, to trzeba właśnie tam, to się nazywa tak po polsku, subskrybować. Dobra, ale my nie o tej subskrypcji mieli gadać, ino my mieli gadać o krupnioku. Krupniok. Krupniok, moi drodzy, niektórzy gadają, ale to te, co mieszkają za granicą, dali od Sosnowca, od Katowic, od tej granicy, gadają na to niektórzy kaszanka. No dobra, kaszanka jeszcze zdrowia, ale jak niektórzy mi gadają na degustacjach, że to jest kiszka, wiecie co, to mnie się to tak nie bardzo kojarzy, nie tak. No ale to nawet kolor był taki, no ale dobra, że to dobrze, że to nazwali Ślązoki krupniok. Moi drodzy, krupniok jest wpisany nawet na lista chronionych produktów w Unii Europejskiej. Krupniok datuje się już we księgach śląskich w 1800 tam latach. Są różne sposoby. Ile masaży, tyle krupnioków. Ile gospodyń, tyle tych sposobów przyrządzania. Ale nam chodzi przede wszystkim o to, że w domu inaczej szykujemy, na dworze inaczej szykujemy. Ja właśnie tako, aha, na dworze, bo niektórzy gadają na polu. Dobra, moje krakowianki na polu niektórzy robią grilla. Pozdrawiam tamten mój Kraków, one mnie bardzo lubią, wiecie, bardzo mnie lubią te krakowianki. Ja też, ja już je nauczyłam nawet trochę gadać po śląsku, także nie będzie musiał nikt tego im tłumaczyć, one będą wiedziały o co chodzi. Dobra, bierzemy się do roboty, bo my tu gadu, czas leci, czas to pieniądz. Jak już powiedziałam, pracuję w tej hurtowni Markus. No i te krupnioki tam są właśnie kupione poprzez hurtownia Markus w sieci różnych tych marketów, takich różnych, ja nie mogę wymieniać te nazwy. One mi nie płacą, wy wiecie, że wszystko się robi dla pieniędzy. Jeden pisał piosenka, Grzesiu, taki, ta piosenka pisana jest do pieniędzy. No ja nie zawsze to robię do pieniędzy, bo ja lubię ta robota, ale pieniądze są w życiu potrzebne, to się dajemy do roboty. Żeby zrobić krupnioka w bardzo fajny sposób na grilla, czasami tam trochę wieje, czasami się, no czasami tam jak macie za większo ta fojera, to się może to tak przypić za bardzo i będzie jeszcze bardziej brunotny niż on jest brunotny. To ja wymyśliłam taki sposób, może nie jest jo pierwszo, ale na pewno nie ostatnio, że możemy tego krupnioka zawinąć do takiej folii. Grzeje się patelka. Zawinąć do takiej folii. Zazwyczaj krupniok gospodynie śląskie podawały chopom, tym hajerom przodowym, jak przyszli z roboty, z kartoflami, z kapustą kiszoną, no i krupniok na talerzu. Żeby tako, to rzeczywiście było takie po śląsku, no to też użyję kapusty kiszony,
kartofla, cebuli i krupnioka. Żeby to tak było wszystko razem, no to zaczynamy od kapusty, żeby była na spodku, trochę kwaśny, fajna kapustka, żeby wuniało, to dajemy kapusta, zaraz tu nakryja cebulka, dajemy krupnioczek i zaraz domysam cebulka. Jo, cebula tak kryja, jak mi się ukryje. Niespecjalnie musi to być równo, bo przecież to jest, jak to powiedział ten Michel Moreau ze Francji, przecież ta cebula to jest moja cebula i ten dań to jest mój dań. Ja go bardzo lubię, tego synka z tej Francji, ale niech to będzie nasze śląskie danie. Jeszcze raz, kapusta, krupniok, cebulka. Niektórzy sypią, bo to teraz takie jest modne, wszystkie takie fit te produkty, żeby, bo muszę wam powiedzieć, są krupniok, taki krupniok, to mu 500 kalorii wyliczyli. 500 kalorii, no nie wiem, wiele wy tych krupnioków na tym grillu zjecie, ale podobno jak coś się jest przyjemnością i jak jest wolne, czyli jak jest sobota albo niedziela, to te kalorie się nie liczą. Ale przypominam, jakby ktoś chciał, 500 kalorii mój jeden krupniok bez niczego solo. Zawiją się tak jak ten jeden w tej reklamie, nie? Taki był ten świstak, czy jak mu tam. Zawiją to w te sreberko. Zawiją fajnie w sreberko. I dajemy na grilla. To sam musi być jeszcze jakiś czas. Ja w międzyczasie ubrałam się, żeby było, jak już powiedziałam o tych kartoflach, ziemniakach, niektórzy pyry, jedni mówią, no ziemniaki, kartofle, pyry. To pokryja we plasterki, żeby to było, że z kartoflami i z cebulą, żeby to było z cebulą, z kartoflami, żeby było całkiem fit, bo już badałam te 500 kalorii, żeby było to troszkę fit, o fajnie skwierczy już, no, żeby to było troszkę fit, to użyjemy jeszcze cukinii. Cukinia, powiem wam, ja nie byłam zwolenniczką tej cukinii, ale cukinia smakuje jak kartofel, powiem wam to szczerze, smakuje jak kartofel, tu się to będzie fajnie pyszczyć, a ja sam wam, niektórzy gadali, że brakuje tych przyśpiewek, dobra, no to jada. Przy piecu stoła krupnioki grzoła, ajoju majt, 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 a ona się śmiała. Siano, siano, siano musi być. Jak nie ma siana, nie ma kochania. Siano musi być. Jak nie ma siana, nie ma kochania. Siano musi być. Przy piecu stoła krupniaki grzoła, ajoju majt, 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 a ona się śmiała. No i kochani, tak się to tutaj to pyszczuło, pyszczuło. Fajnie się kartofelki i cukinia przypiekły, krupnioczek też. No i teraz wam pokażę, tu już jedne są wyciągnięte. I teraz wam pokażę, jak to wygląda. Trochę gorące to jest. Ale wy wiecie, że ja mu pysk nie wyparzony, nie? Ale ręce to mu wyparzone. Teraz już nawet trochę podliczone. Bo były trochę chore. No ale... Ale cóż, wyliczyły się. Patrzcie, jaki fajny krupnioczek. Jak paruje ta cebulka, ta kapusta. Wszystko elegancko. Teraz ta cukinia, grillowano, kartofelki, proszę bardzo, z kapustką,
cukinia, kartofelki, tu jest ta cebulka z tą kapustą i nie byłabych sobą, jakbych nie dodała coś od siebie zielonego, bo to zdrowe, fajne, zdrowiutkie zioła. Pokroła takie fajne kwiateczki, wyście chcieli po śląsku, to wam powiem, radiski. Ale do tych, co nie rozumiem, co to są radiski, to są rzodkie weczki. Fajne, chrupiące rzodkie weczki. Życzę wam wszystkim przyjemnego weekendu, fajnej pogody, przyjemnego grillowania. Do tych, żeby spalić te kalorie, to tam jakie tańce. Proszę bardzo, smacznego. I kochani, trzymajcie się zdrowo, nie dejcie się temu wirusowi. Noście do sklepu te maseczki, zatrzymujcie odległości, no czasami się nie da, ale starajcie się zatrzymywać ta odległość, nosić te maseczki, nie dać się, no i będzie dobrze. Do następnego razu, też będzie coś po śląsku i to co na śląsku się je, powiem, fajna zupa. Jeszcze, że zapomniałam o jednej rzeczy. Ja tak za bardzo nie mam pomysłu na to, jak ta moja strona na tym YouTubie nazwać. Jakbyście mi tak w komentarzach tam, jak już to będziecie tam, Jerunie, te słowo, jak to tam załączycie, no, to weźcie w komentarzach mi powiedzcie, jak ją mam nazwać, ta strona. Pozdrowio was serdecznie, Hanka z Markusa.